Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witajcie w kościele świętej Małgorzaty, dziewicy Męczennicy w Leoncinie. Tu jestem proboszczem. Mamy tydzień biblijny, więc warto byłoby tak zatrzymać się nad tematem, jak czytać Słowo Boże, jak wgryzać się ten główny, zasadniczy sens ukryty w Słowie Bożym. Przez wieki. Już sami pustelnicy, którzy szli na pustynię, żeby lepiej słyszeć głos Boga, zabierali ze za sobą Słowo Boże, jeśli si nie mogli w postaci księgi, uczyli się Go na pamięć. Więc taką metodą pustelniczą, później nazwaną Lekcją Divina, czyli pobożnym czytaniem, było zapamiętywanie słowa. Bardzo często kiedy człowiek tylko wchodzi na niedzielną mszę świętą z różnymi sprawami, które go tam rozpraszają, kiedy wychodzi do tych spraw nie zabiera ze sobą słowa. Słowo czasem może po nim spływać jak woda po kaczce. Nie wsiąknie w jego glebę serca. Może to serce nawet jest kamienne, jeszcze nie skruszone. Dlatego też pustelnicy, kiedy wychodzili na pustynię, Starali się to serce ciągle kruszyć poprzez umartwienia, post, pracę, ale też poprzez wyciszanie się, poprzez pozwolenie Bogu, aby mówił do serca, bo to serce wtedy stawało się bardziej skruszone i bardziej oczyszczone. Słowo Boże ma moc kruszyć nasze twarde serca. Sam Święty Piotr został nazwany Petros. Od słowa greckiego petra, czyli skała, i przebywając w obecności słowa wcielonego, czyli Jezusa Chrystusa, doświadczył tego skruszenia, zobaczył, jak bardzo jest słaby, zapłakał, a kiedy został powtórnie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa powołany, powiedział Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. pasiowce, moje, paść baranki, moje, powiedział Pan Jezus. Ale sam święty Piotr później, kiedy z innymi apostołami ustanawiał diakonów, to po to właśnie, żeby nie rozpraszać się i dalej modlić tym słowem, które nosił w sercu. Słowem, które aby nie uronił ani jednego słowa, który troszczył się, po prostu jakby zachowywał w sercu, tak jak Maryja. I taką metodą. Już wypracowaną przez wieki, przez cały Kościół, przez świętych, jest właśnie metoda pobożnego czytania. Lekcja divina jest najpierw na początku, jeżeli dobrze przeczytamy, to potem będziemy dobrze medytować, modlić się i kontemplować. Więc na początku ważne jest, żeby sobie podjąć jakąś taką decyzję znalezienia czasu. Można na przykład, kiedy jest poza Mszą Świętą kościół otwarty, wejść do kościoła, zatrzymać się, wziąć Słowo Boże i na początku pomodlić się. Duchu Święty. Na początku Duchu Święty to Ty mnie otwieraj. Ja jestem Twoją księgą, w której chcesz zapisywać kolejne wydarzenia, żeby one były już poddane pod panowanie Boga, żeby te rzeczy, które przeżywam, były na jeszcze większą chwałę Boga. A więc modlimy się na samym początku do Ducha Świętego, aby nas otworzył na jego słowo. A potem prosimy Ducha Świętego, żeby sam otwierał te słowa, bo to jest tajemnica ukryta w słowie. Tajemnica jest ubrana w niedoskonałą szatę ludzkiej mowy, a jeszcze przetłumaczone słowo z języka oryginalnego też ma pewnego rodzaju szatę, którą trzeba zdjąć i dotrzeć do sedna samego słowa tego słowa, które pochodzi od Boga. Bo na słowo Boże mogą być też narzucone interpretacje ludzkiej mowy, kultury czy też innych e, powiedzmy autorów, którzy współpracowali z natchnieniem Bożym i Odczytywali to natchnienie, ubierając tę właśnie szatę słów. I dzisiaj na przykład w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, warto tak sobie uświadomić, że pod tym słowem kryje się pewnego rodzaju tajemnica, mówimy wielka tajemnica wiary, tajemnica Eucharystii, mszy świętej. I przygotowując się do mszy świętej, dobrze jest wcześniej, na przykład, jeżeli chodzi. Powiedzmy, małą przeświętą w niedzielną, to dzień wcześniej dobrze przeczytać czytania, szczególnie Ewangelie i zapytać się właśnie o ten rodzaj myśli, którą mam zapamiętać. Żeby z tym słowem już wchodzić do kościoła i potem go celebrować, słuchać, ale też pozwolić, aby Bóg tym słowem mnie, jakby tym mieczem rozcinał. Pokazywał, co ukryte jest w moim sercu, jakie są różnego rodzaju złe motywacje, czy zranienia, czy choroby duszy, które Pan Jezus chce leczyć. Oczywiście nie przychodzimy na mze świętą po to, żeby doświadczać tylko jakiejś terapii. Nie traktujemy Pana Jezusa jako terapeuty, ale jako Zbawiciela, czyli Tego, który prowadzi nas do nieba, do zjednoczenia z Ojcem Duchu Świętym. Przez jego ciało, przez jego słowo, które staje się ciałem, jednoczymy się z Trójcą Świętą. I warto też, kiedy się człowiek przygotowuje do Mszy Świętej, wejść w jakąś przestrzeń ciszy. Owszem, ciężko jest, kiedy jest dużo zajęć, dużo pracy. Niektórzy osoby, które pracują cały dzień, to na przykład wcześniej wstają. To oczywiście wymaga wysiłku, trudu, jest to męczące, jest to jakiś rodzaj umierania. Tu za niedługo będzie Urza Święta Pogrzebowa. To też jest przygotowywanie się do swojego własnego pogrzebu, do swojego przejścia z tego świata do wieczności. Jeżeli ja się przebudzę i wcześniej wstanę, żeby poświęcić swój czas dla Pana Boga w ciszy, ten czas zamienia się w wieczność. On nie jest czasem straconym, tylko straconym dla Boga, który zamienia się w Bożą wieczność. A więc najpierw czas, cisza, wyciszyć serce, uświadomić sobie, kto do mnie teraz będzie mówił i prosić Ducha Świętego, żeby rzeczywiście otworzył nasłuchanie moje serce, żeby to przykazanie słucha Izraelu było rzeczywiście realizowane. Są takie metody, które ułatwiają odczytywanie Pisma Świętego. Jedna z tych metod to jest metoda czytania na głos, szeptem. Nie tak, żeby głośno wszyscy słyszeli, ale żebym to ja usłyszał to słowo. Warto sobie tak wziąć tekst i szeptem czytać, żeby te wargi również były otwarte. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę prosimy, aby te wargi się otwierały. Nie czytamy tylko tak bez poruszania warg, ale właśnie czytamy, żeby zaangażować też całą swoją osobę, również ciało. Można powtarzać to czytanie, jeżeli się nie pamięta, to jeszcze raz. Można czytać na takiej zasadzie, że przeczytam jedno zdanie bardzo krótkie, tak jak dzisiaj się zaczyna, Pan Jezus powiedział do ludu, że ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia. I tak sobie powtarzać w sercu, co to znaczy ja jestem, czyli jestem Bogiem, Ego i mi, jestem, który jestem, jest to też objawienie się tej wypowiedzi Bóstwa Chrystusa. I to bóstwo jest ukryte w eucharystycznym chlebie. Warto tak zobaczyć, też główny wątek całego tego tekstu: chleb życia. Jezus Chrystus daje nam życie wieczne. Bez tego chleba umarlibyśmy. Jeżeli ktoś myśli sobie, że może być katolikiem, może zdobyć niebo, odrzucając chleb życia. To bardzo się myli. To tak, jakby chciał żyć, nie karmiąc swojego ciała. To się nazywa anoreksja. Czy czasem takiej anoreksji duchowej większość katolików nie przeżywa, a potem umiera duchowo? I choć później deklarują, że są katolikami, to w nich nie ma życia Bożego. Nie karmią się Słowem, Eucharystią. Warto też w tych technikach. Może to nie chodzi o same techniki, ale taka pomoc w odczytywaniu Słowa Bożego, to czasem jest sobie coś zapisać. Niektórzy są wzrokowcami. Żeby lepiej zapamiętać, to można przepisać. Czasem bywało tak, że e, kiedy przychodził do pustelnika uczeń, to pierwsze zadanie, jakie miał zrobić, to przepisać całe Pismo Święte. Inną formą takiego patrzenia na tekst jest podkreślanie tego tekstu, żeby sobie właśnie przy tak podkreślić, zobaczyć, to jest ważne słowo. Też ważne są odniesienia do innych tekstów Pisma Świętego, ponieważ żeby lepiej zrozumieć słowo Boże, trzeba odczytywać je słowem Bożym. Słowo Boże komentuje słowo Boże. Można takich w pismach świętych, gdzie są odnośniki, komentarze, jeszcze sobie tak głębiej przeanalizować, zobaczyć, co jest napisane, a przez to, co, do, co teraz powiedział Bóg. I później, jak już wiemy, co Bóg do nas mówi, tak konkretnie, osobiście, już w medytacji, mogę zadać drugie pytanie: co Bóg do mnie? Przez to słowo mówi, co chce mi powiedzieć, na co wskazać, co mnie porusza. Warto wtedy zauważyć, czy słowo mnie porusza w tym sensie, że daje jakieś uczucie. Uczucie na przykład wdzięczności, a może uczucie niezgody, buntu. Ja się nie zgadzam z tym słowem, ja nie chcę go przyjąć, ja nie chcę, żeby tak było. To też opisuje mnie. W ten sposób mogę odczytać, jaki ja jestem wobec Boga. Ja nie tylko czytam Słowo, ale Słowo zaczyna czytać mnie. Kiedy tak medytuję, mogę odkrywać, jak wiele w, me, w moim życiu jest jeszcze do uzdrowienia, do naprawienia, do nawrócenia, do uwolnienia, czy są jakieś zniewolenia. I wtedy, kiedy to widzę. Mogę przejść do trzeciego etapu. Oracją tłumaczymy na słowo polskie modlitwa, ale tak naprawdę chodzi o wypowiedzenie do Boga moich słów. Dotychczas przyjmowałem przez słuchanie słowo Boże po to, żeby go usłyszeć, zrozumieć, przyjąć, a teraz proszę Boga, aby to słowo stało się ciałem. Żeby mnie przemieniło w siebie. Żebym stał się częścią tego Słowa. Żebym był Ewangelią dla innych. Ewangelią to znaczy wydarzeniem, które pokazuje, że Bóg interweniuje w moje życie, wchodzi w moje życie, przemienia to życie. I wtedy, jak już tak się wypowiem przed Bogiem, mogę być jak Maria w Betanii, która upadła do stóp Pana Jezusa i po prostu patrzyła na Niego i słuchała. Kontemplacjo to nawet już nie tylko słuchanie. To zachwyt, to wierzenie Bogu, to oparcie na Bogu. To jest zakotwiczenie się w Bogu, w Jego prowadzeniu. Takie zawierzenie na dobre i na złe. Chcę być przy Tobie, Panie Jezu. Prowadź mnie. Nawet nie trzeba tu mówić. W zakochaniu wystarczy być. Serce przy sercu. Kontemplacja to jest właśnie takie przebywanie osób, które się wzajemnie rozumieją, kochają, akceptują i chcą tego, co najlepsze, ofiarować tej drugiej osobie, którą się kocha. To jest kontemplacja, patrzenie z zachwytem. I to jest patrzenie przez wiarę, patrzenie przez Słowo, przez pryzmat Słowa Bożego, przez pryzmat wydarzeń które były też konkretnie moim udziałem, gdzie doświadczałem Bożego wsparcia, interwencji, czy też oczyszczeń. Dopiero przez ten pryzmat i przez światło Słowa Bożego lepiej to widać. Widać, jak Pan Bóg wszystkim kieruje. I wtedy, kiedy człowiek nabierze mocy, patrząc na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, może wypełniać dzieła Boże. O czym się różnią dzieła dla Boga od dzieł Bożych? Dzieła dla Boga to są nasze pomysły, nawet dobre, piękne, ale nieprzemodlone. Tak jak Marta miała pomysł, że przygotuje jedzenie i czyniła dzieło dla Pana Jezusa. A Maria chciała usłyszeć, co Pan Jezus chce. A może nie był głodny, po prostu chciał być serce przy sercu. To było dla niego ważniejsze niż jakieś jedzenie. Marta czyniła rzeczy dla Pana Jezusa, a Maria czyniła rzeczy zgodne z wolą Pana Jezusa. Marta była bardzo kochająca, ale czyniła dzieła dla Boga. A Maria czyniła dzieła Boże, nie czyniąc nic, w zasadzie siedząc. Czy możemy to przyjąć w dzisiejszym czasie, tak bardzo rozbieganym, kiedy jesteśmy zarażeni taką herezją aktywizmu, że coś musi się dziać? A może właśnie przyjmijmy postawę Marii w Betanii, żeby ta nasza modlitwa była właśnie modlitwą serca w ciszy. I na końcu doprowadza nas ta modlitwa właśnie do ciszy, do tego, że nie trzeba nic mówić, nie trzeba nic. Słuchać, po prostu jesteśmy sercem przy sercu, jakby w takiej harmonii, w jednym takim zjednoczeniu. I tego życzę sobie i Wam, kochani, abyśmy tak właśnie przeżywali też ten Tydzień Biblijny, właśnie w tym takim zjednoczeniu ze Słowem, które stało się ciałem, które ma imię Jezus. Niech Jezus Chrystus nas prowadzi po swoich drogach, które nam wyznaczył i niech to słowo będzie dla nas lampą, która oświetla nasze ciemności i drogowskazem, bo słowa też mają charakter nakazu, zakazu, to są drogowskazy, znaki drogowe na drodze do nieba i niech ten plan, który odczytujemy, jak dojść do nieba w Słowie Bożym się realizuje, w naszym życiu. Na tę drogę dojścia do nieba, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.